Na początku muszę się do czegoś przyznać. Ostatnio jak nagrywałem w tej bluzie, to poszło bardzo dużo pytań, czy ukradłem bluzę od ciepłego Vibe. Tak, nakryliście mnie. Byłem u Konrada w domu i ukradłem jego cieplutką bluzę. Jeśli nie posiadasz końców na paczki czy składy, żaden problem, na frenzyfifa.com masz dostępne końce na każdą platformę, najniższe ceny oraz automatyczną dostawę, gwarancję bezpieczeństwa, a do tego z kodem DEF masz 5% zniżki. Siemano ekipa, ja jestem DEF i dzisiaj widzimy się w odcinku numer 7 z Fantasy Collection. Na wstępie muszę powiedzieć jedynie tyle, że bardzo dziękuję za całą aktywność, którą stawiliście pod ostatnim materiałem. Było tam około 80 tysięcy wyświetleń, no i około 6 tysięcy polubień, za co naprawdę bardzo mocno dziękuję. Jak chcecie wspierać tę serię na moim kanale i tak dalej, to zapraszam do łapkowania, bo to w sumie bardzo mocno wspiera rozwój tego kanału. I w sumie dziękuję wszystkim 450 osobom, które wczoraj zasubskrybowały mój kanał. Jak chcesz dołączyć do tego grona, zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz oczywiście kanałów ekipy. Na dole macie w komentarzu podanego linka do wszystkich chłopaków, bijcie, zasubskrybujcie, bo to jakby nie było, jest seria prowadzona razem z ekipą. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo fajną drużynę tygodnia, aczkolwiek szansa na trafienie kogokolwiek z nich, bo jest tam Ronaldo, jest tam na przykład Firmino, jest tam Aguero, jest praktycznie niemożliwa, ale fajnie byłoby trafić na przykład jakiegokolwiek informa. Otwieramy standardowo paczki za 7,5 tysiąca i mamy 2200 FIFA pointsów do wydania. Startujemy! No i w sumie równolegle, jak oglądacie ten materiał, pojawi się kolejny odcinek z GTA 5 Online na moim drugim kanale. Jak jeszcze nie subskrybujesz tego drugiego kanału, to wbij link podany na dole, zasubskrybuj i oglądaj. Okej, przed nami paczka numer 1. No przydałoby się jakieś, chociaż tutaj może jakąś kartę świecącą na start. Leonardo da Vinci. Czy oprócz tego pana coś tutaj będzie, bo coś czuję, że wątpię. Run. On ani blondyn, ani rudy. Williams, jakie ty barwy włosów jesteś, gościu? Ni to rudy, ni to blond. Paczka numer 2 przed nami tutaj, no niestety jest karta świecąca, ekranów nie ma, a szkoda, bo tutaj mogło być coś ciekawego. Jeruna, co to za reprezentacja jest w ogóle? Do tego jest Rode, zawodnik z Niemiec, w sumie do reprezentacji Niemiec jak najbardziej się przyda, i ten Bressan na Quicksell. Czy wy wierzycie w to, że w tych paczkach za 150 FIFA pointów coś się da trafić? Napiszcie w komentarzu, czy wam kiedykolwiek w tej paczce udało się cokolwiek trafić. Bo naprawdę, ja coraz bardziej z każdym odcinkiem zaczynam wątpić, że w tych paczkach coś się może chować. Alario, to jest gościu, którego trafiłem w paczce, jest to Argentyńczyk. Czy on jest dobry? No tak nie za bardzo. O kurde, patrzcie ile tu jest zawodników w ogóle. Raz, dwa, trzech Argentyńczyków, jeden Portugalczyk, jeden Niemiec i jeden Rusek. Kurde, dla mnie bomba. Okej, dawać ekrany, dawać ekrany, dawać ekrany, no i dali ekrany. Są tutaj, jest karta świecąca. O, środkowy napastnik, Portugalia. Podence, 89 szybkość biegu i to jest środkowy napastnik, może strzały nie są wybitne, ale coś czuję, że ten pan może tutaj ładną mijankę pomiędzy obrońcami po prostu robić całą szybkość biegu, do tego jest Riesgo. Okej, przed nami kolejna paczka i znowu karta świecąca, jest okej w miarę, bo świecąca jakby nie było, to jest dobry tras, zwłaszcza to z Portugalia, to jest Malcolm. Ej, on ma taką fajną kartę Inform, a tutaj zaledwie 8-3 pace salon, ma chyba dobre staty, z tego co wiem, chyba 4-4 ma bodajże. Albo 4-5 nawet? Teraz nie pamiętam dokładnie jak to wygląda, jego ta boczna noga ma 4-4, tak, średnia. Szkoda, że taki wolny jest, ale w sumie do Brazylii przyda się. No i w tym momencie, moi drodzy, połowa openingu za nami, czy tutaj może jakieś ekraniki? No tak się dopraszam tych ekranów i kompletnie i jej nie chcę mi dać tutaj nic dobrego. Lewe skrzydło, Francja. I to jest Terao. Wydajemy tyle pieniążków na te wszystkie paczki, a oni nie chcą dać tutaj ekranów. Jej, no zlitujcie się nad tym moim kontem. Dobra, na tym głównym dali się naprawdę dobre karty. Ale na tym kompletnie nic. Chociaż jednego może jakiegoś marnego informa rzućcie. Jednego, nie więcej. Bararam, przed nami kolejna paczka. I co my tu mamy? Jest oczywiście karta świecąca. Portugalia, środkowy pomocnik. I to będzie, to jest Pizzi. Ej, naprawdę spoko zawodnik, ma dobre staty jeśli chodzi o środkowego pomocnika. Troszkę słaby w defensywie fizyce, jeśli chodzi o jego siłę. Ale podania, strzały, tempo i dribbling naprawdę na wysokim poziomie. To jest solidny transfer do składu. Uuu, znowu bardzo dużo zawodników, do tego jest tutaj Perez, prawy pomocnik. Jest tu Hurtado, jest tu Pafasio. Ej, naprawdę znowu fajna paczka. Przed nami jeszcze około chyba 5 paczek, jak dobrze wie. Przed nami jeszcze około 5 paczek, mamy kolejną kartę świecącą tutaj. I to będzie tak, Hiszpania, jest tu prawy pomocnik Castillejo. Już go mam w składzie, z tego co wiem. To będzie duplikat. Okej. Jeep, są ekrany, okej. To jest coś naprawdę dobrego, jest tu karta. Są tu ekrany, po pierwsze, co jest Niemiec. Środkowy obrońca, Juventus, ej to jest Hyvedes. Tak, to jest Hyvedes, kurde, szkoda, że to nie jest jakiś Boateng albo Hummels. Ale Hyvedes to też jest naprawdę dobry zawodnik. Zwłaszcza, że są tutaj ekrany z Niemiec.
spoko, bo są ekraniki i są to ekraniki oczywiście do składu, bo trafi się ekrany nie do składu, to taka w sumie trochę lipa jest. Okej, przed nami kolejna paczka, jest karta świecąca zaraz po ekranach, może ktoś do pary, do środka obrony z Niemiec. Jest tu Hiszpan, prawy obrońca. Arsenal, uuu, to jest Hector Bellerin, ej! To jest naprawdę genialny zawodnik, jakby nie było, to jest jeden z lepszych prawych obrońców Premier League. I w ogóle z Hiszpanii, więc naprawdę to jest bardzo dobry traf. Przed nami przedostatnia paczka za 150 FIFA pointsów i tutaj są karty świecące. To mnie bardzo cieszy. Teraz pytanie jakie? Jest tu lewy pomocnik z Francji. N'Kudu, to jest kolejny bardzo dobry zawodnik, jeśli chodzi o tą serię, bardzo szybki. I on ma chyba też 4x4 albo 4x3. Teraz chyba słabszą nogę ma na 3 gwiazdki bodajże. A 4 gwiazdki sztuczek, jak dobrze pamiętam. Nie, jednak 3x3. Mamy chyba 4x3 kiedyś, jak dobrze pamiętam. Ale do tego jest jeszcze Pele. No i teraz, moi drodzy, nasuwa się od razu z automatu myśl. Trafiliśmy w Pele w paczce. Puśćcie bejty na kanał chłopaków, że trafiliśmy w Pele. Niech ludzie widzą, wbiją, zobaczą, że tutaj jest Pele do naszego składu z Francji. Mamy tutaj zajebisty zawodnika, mamy zajebistą ikonę do składu. Nie chcę was podjudzać, ale nie wierzę, że pod filmami chłopaków najbardziej, najlepiej pozycjonowane komentarze to właśnie będą to, że trafiliśmy Pele w serii Fantasy Collection. Mamy tutaj Ruska, czyli to jest oczywiście zawodnik Joker, którego później będziemy mogli wymienić na kogoś innego z różnej, po prostu różnych innych reprezentacji. Tego jest tutaj Haglund, który się nam po prostu nie przyda. I Szymanowski. Dobra, ostatnia paczka za 100 FIFA pointsów, tutaj ekranów raczej nie będzie. No i standardowo po prostu no nie ma, nawet nie ma karty świecącej. Zobaczmy, jest tu środkowy pomocnik ofensywny Pouzelo. Pozuelo. Tak. I do tego jest Wierinha, prawy pomocnik z Portugalii. Panie i panowie, ja z przyjemnością chciałbym ogłosić, że skład portugalski w tym momencie jest gotowy. Doszło nam tu kilku naprawdę genialnych zawodników, jako że w ostatnich materiałach nie sprawdzaliśmy. Zobaczcie, jak wygląda ta jedenastka. Mamy tutaj naprawdę bardzo mocną ofensywę. Jest tu Podence oraz Rafa, którzy może nie strzelają zbyt wybitnie, ale za to są naprawdę bardzo szybcy. A sami wiecie, co pace daje FIFA. No więc dobra, moi drodzy, przed nami skład numer 2. Dzisiaj jest to Argentyna. Mamy po raz kolejny kompletny składzik gotowy do grania, więc jedyne, co mogę powiedzieć, to że tutaj mamy zaledwie jedną kartę rare, ale ciężko trafić Argentyńczyków, zwłaszcza, że tutaj większość Argentyńczyków to są z karty typu na przykład Dybala, Messi, Aguero czy Higuain powiedzmy, albo Di Maria, więc naprawdę w tych paczkach ciężko trafić któregokolwiek z nich, więc skład sam w sobie, ja jestem zadowolony. Nie wiem, jak wy napiszcie w komentarzu, czy wam ten skład się podoba. Smutne trochę jest to, że od 3 odcinków nie sprawdzałem po prostu, jak wyglądają nasze składy i po raz kolejny nie trafiliśmy żadnego Polaka do naszego składu i nasza reprezentacja na ten moment wygląda bardzo średnio. Reprezentacja Niemiec na ten moment chyba wygląda po prostu najlepiej ze wszystkich. Zobaczcie sobie, jak ten skład wygląda. Mamy na ten moment praktycznie całą jedenastkę. No i do tego jest jeszcze kilku zawodników poza ławką rezerwowych, więc naprawdę solidna jedenastka. Jest tu Bender, jest tu Hüvedes, Vogt. Mamy tu całkiem spoko atak. Troszkę wolni, jeśli chodzi o po prostu jedenastkę. Ale naprawdę wydaje mi się, że jest w porządku. Przed nami moim zdaniem najlepsza reprezentacja, czyli zobaczcie sobie na skład brazylijski. Mamy tutaj 77 oceny, brakuje nam w tym momencie zaledwie jednego zawodnika i mamy tu naprawdę genialne karty. Jest tu Rafinha, mamy tu Alana, jest tu kilku genialnych zawodników, takich na przykład Fred, taki jak powiedzmy Bernard, czy ten Inform na bramce Mateusz. On ma naprawdę solidne statystyki i zwłaszcza w tej serii będzie się liczyło to, że mamy szybkich zawodników, a na bokach mamy Dalberta oraz Michela Macedo, także naprawdę solidny skład z reprezentacji Brazylii udało się zbudować. W sumie jeśli chodzi o Kolumbię, też to nie wygląda jakoś bardzo źle. Mamy tu kilku szybkich zawodników, takich na przykład Pabon czy powiedzmy Hurtado, ale brakuje nam w tym momencie naprawdę dużej ilości zawodników. Bramkarz, środkowy obrońca, prawy obrońca, lewy obrońca i napastnik, jeśli chodzi o tą formację. Ale najprawdopodobniej przy tych szybkich skrzydłach i szybkich napastniku ja bym tu poszedł formację 4-3-3, więc brakuje nam na ten moment jednego środkowego pomocnika i trzech obrońców, więc też nie jest źle. Jeśli chodzi o Hiszpanów, wygląda to następująco. Mamy tu kilku naprawdę dobrych zawodników, tak jak na przykład Roque Mesa, jest tu Santi Cazorla, jest tu Torres, mamy tu Bellerina, jest tu ten Castillejo, jest Bernat. Naprawdę spoko składzik, tego jeszcze na ławce rezerwowych mamy kilku zawodników, takich jak na przykład Nolito, Llorente, Darder, czy tutaj takich zawodników, jak widzicie po prostu. Ale wydaje mi się, że ten skład też będzie jedną z lepszych jedenastek, jakie po prostu udało mi się zbudować. Przed nami skład Francuzów i tutaj nawet ławkę rezerwowych udało się zbudować, a do tego jest w składzie Pele. Więc ta jedenastka najprawdopodobniej będzie miażdżyć wszystkich po drodze. W jedenastce z Anglii jakoś nie za wiele się zmieniło, więc tutaj nie ma za bardzo co pokazywać. Jedenastka jak jedenastka, brakuje nam prawego pomocnika. No i skład to nie jest zbyt wybitny, ale też nie jest jakoś bardzo zły. No i w składzie belgijskim doszedł nam zaledwie jeden bramkarz, więc tutaj mamy potężne braki, jeśli chodzi o skład i najprawdopodobniej tej jedenastki nie uda nam się zbudować, no chyba, że trafimy taką paczkę jak wcześniej tą z Argentyną. Na przykład będzie trzech Belgów w jednej paczce. Aczkolwiek wątpię, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jak coś zapraszam do opkowania, bo to w sumie decyduje o tym, czy ten odcinek
był przyjęty dobrze, czy jednak niedobrze, więc zapraszam do kciukowania. Przypominam o tym, żebyście bejtowali chłopaków, że trafiłem Pele w parce, bo to nie będzie kłamstwo. Trafiłem Johana Pele w parce. Jest to Francuz. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i przypominam, subskrybujcie kanał chłopaków. I mój też. Pa, pa, elo, nara.